Pani Małgorzato, jaki jest Pani patent na tą wieczną młodość? No bo zawsze, gdy Pani się pojawia, to naprawdę wygląda Pani przepięknie, po prostu. Mówię to jako kobieta. Dziękuję bardzo. No, wydaje mi się, że kobieta w obecnych czasach naprawdę bardzo dużo ma narzędzi, żeby tę młodość zachować. Przede wszystkim w makijażu. Oczywiście mówiąc o dbaniu, generalnie o dbaniu o skórę, o dbaniu o ciało, pielęgnacja na co dzień, ale makijażem no, bardzo dużo można w tej urodzie poprawić albo ją jeszcze uwypuklić. Natomiast myślę, że najważniejsze i chyba generalnie to jest samopoczucie. To jest najważniejsze, dlatego że najważniejsze jest w urodzie, tak uważam, światło, które bije od kobiet. I naprawdę, nie trzeba być specjalnie w kanonach urodziwym, ale jeżeli w środku jest się jasnym człowiekiem, kobietą świadomą siebie, dowartościowaną i gdzieś osadzoną w sobie, no i oczywiście dla mnie najważniejsze jest również poczucie humoru, to naprawdę po prostu jest się pięknym człowiekiem i myślę, że chyba najważniejsze jest wnętrze. Jesteśmy teraz jakby w czasach, gdzie jesteśmy tacy w trendach. Trzeba być fit, trzeba najlepiej unikać glutenu i różnych innych, że tak powiem, szkodzących nam rzeczy. Czy pani się wpisuje w te trendy, czy raczej pani dieta jest no, taka normalna? Ja myślę, że wszędzie potrzebna jest równowaga i balans. Bardzo dużo jest bodźców z zewnątrz i szybko ulegamy tym informacjom, jakimś naciskom, tendencjom. Wydaje mi się, że najważniejsze jest, żeby odnaleźć sposób na bycie prawdziwym sobą. Cała reszta jest nam potrzebna po to, żeby coś w sobie zmieniać, coś nowego odkrywać w sobie, czegoś się dowiedzieć, coś zobaczyć, czegoś doświadczyć. To jest tylko po to, uważam. Natomiast człowiek jest szczęśliwy, kiedy w środku jest, kiedy jest w środku, o tak bym powiedziała, bo myślę, że już używając takich tutaj słów, żyjemy na zewnątrz, a nie ma nas w środku nas samych i chyba warto odwrócić ten kierunek.